Państwo, w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach serdecznie witam Państwa na uroczystości oznaczenia grobu powstańca śląskiego świętej pamięci Józefa Buławy znakiem pamięci Tobie Polsko. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo się tak licznie zgromadziliście i pozwólcie, że na początku przywitam tych wszystkich, którzy dzisiaj zaszczycili naszą obecnością. Na pierwszym miejscu, bo to dzisiaj bohaterowie, witam serdecznie rodzinę świętej pamięci Józefa Buławy z panem Tadeuszem Buławą, synem, wraz z towarzyszącą mu licznie zgromadzoną rodziną. Witam serdecznie pana Krzysztofa Kaszturę, wiceprezydenta burmistrza Cieszyna. Witam serdecznie gospodarza tego miejsca, dzięki któremu też oczywiście możemy się tu spotkać, czyli przedstawicieli władz cmentarza komunalnego, ale witam też serdecznie księdza Jacka Gracza, dziekana dekanatu cieszyńskiego, dzięki któremu ta uroczystość dzisiejsza może nam nabrać takiego głębszego wymiaru, na czym zawsze zależy, o czym jeszcze będę mówił. Witam serdecznie pana radnego Cieszyna Rafała Foltyna, witam delegację Wojsk Obrony Terytorialnej, witam przedstawicieli cieszyńskich szkół podstawowych numer 2, numer 3, numer 5 i witam serdecznie wszystkich, witam harcerzy, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzyście się zgromadzili, a których nie wymieniłem, nie zrobiłem tego specjalnie, ale wybaczcie Państwo, każda taka uroczystość, która jest prowadzona w różnych miejscowościach naszego województwa, wiąże się z poznaniem wielu nowych ludzi. Nie zawsze udaje nam się ich wszystkich tutaj wychwycić z twarzy i z tytułu i nazwiska, także witam serdecznie tych także, których nie udało mi się przywitać z imienia i nazwiska. Szanowni Państwo, co to za spotkanie, dlaczego się spotykamy i na czym polega nasza akcja? I ponieważ jesteśmy po raz pierwszy w Cieszynie z takiej okazji, więc myślę, że to wprowadzenie w to dzisiejsze spotkanie musi być troszeczkę głębsze. Skąd te spotkania, skąd groby powstańców śląskich w takim wielkim zainteresowaniu Instytutu? Otóż, Szanowni Państwo, w 2018 roku przygotowywaliśmy się do jubileuszu stulecia powstań śląskich, stulecia powrotu części Górnego Śląska do Polski i zaczęliśmy się zastanawiać, jak można powstańców śląskich uczcić, co możemy zrobić. Pomysłów oczywiście było wiele, tablice, pomniki, uroczystości, koncerty, różnego typu wydarzenia kulturalne. To oczywiście bardzo ważne rzeczy, wiele takich wydarzeń miało miejsce, natomiast my jako oddziałowe biuro upamiętnienia walki Manchestra chcieliśmy zwrócić uwagę na tą przestrzeń cmentarną. I zaczęliśmy patrzeć, jak wygląda kwestia grobów powstańców śląskich. No i ku naszemu zdumieniu okazało się, że w ewidencjach takich miejskich, wojewódzkich, prowadzonych przez różne instytucje, nie jest tam niecałe 150 grobów powstańczych. Oczywiście niektóre zbiorowe, więc ta liczba osób, które w nim spoczywają, jest większa. Natomiast, Szanowni Państwo, cóż to jest przy liczbie 60 tysięcy osób, a na taką liczbę się szacuje uczestników Trzech Powstań Śląskich? Więc zadaliśmy pytanie, gdzie są te groby? Czy one jeszcze istnieją? Czy o nich się pamięta? I postanowiliśmy to sprawdzić. Otworzyliśmy akcję Powstańcy to wiara, nadzieja i cud, ocalne groby powstańców śląskich od zapomnienia. Ona polegała na tym, że wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców naszego województwa i nie tylko, z prośbą, aby nam zgłosili te groby, w których spoczywają ich bliscy, a którzy brali udział w powstaniach śląskich. To oczywiście ten apel był transmitowany przez różnego typu media, był też ogłaszany w kościołach. Pojawiały się różnego typu informacje też w środkach transportu, takich jak na przykład tramwaje śląskie. No i w odpowiedzi na naszą akcję zaczęły spływać zgłoszenia. Oczywiście
Marzeniem naszym byłoby, żeby odnaleźć tu wszystkie groby, które dotrwały do naszych czasów, ale cieszymy się z każdego, który udało nam się odkryć. Co się dalej działo z tymi zgłoszeniami, które do nas spływały? Otóż one były weryfikowane, dlatego że my, abstrahując od zgłoszenia i formularza, musieliśmy też znaleźć jakieś dokumenty, które potwierdzają udział w powstaniach śląskich. Częściowo przesyłały te dokumenty wnioskodawcy, częściowo musieliśmy je sami uzyskiwać. Myślicie Państwo, że to pewnie nie jest takie trudne, ale to nic bardziej zdumiewającego i zaskakującego. Szanowni Państwo, musicie pamiętać, że powstańcy śląscy w czasie wybuchu II wojny światowej znaleźli się na listach proskrypcyjnych. W związku z czym wszyscy, którzy mieli w rodzinie powstańców, niszczyli masowo dokumenty z powstań. Także tych dokumentów paradoksalnie zachowało się niewiele. Taką najbardziej znaną dokumentacją, z której najczęściej korzystamy, to dokumentacja odznaczeniowa. Jeżeli powstańcy otrzymywali jakieś medale, czy gwiazdę górnośląską, czy krzyż na śląskiej wstędze waleczności, czy zasługi, to są dokumenty, dzięki którym możemy dzisiaj odtworzyć ich losy powstańcze. I po odnalezieniu dokumentów staraliśmy się też poprowadzić procedurę związaną z włączeniem grobu w poczet grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. To o tyle istotne, że ta oznaka i wpisanie w poczet w takich grobów pozwala rodzinom czy innym dysponentom grobów starać się później o pieniądze w Instytucie Pamięci Narodowej na remont i utrzymanie grobu. Stąd oprócz tego, że chcieliśmy te groby zidentyfikować, chcieliśmy też wspomóc tych wszystkich, którzy dbają o groby naszych bohaterów. Tak więc i ten grób przez taką procedurę przeszedł. Także, Szanowni Państwo, tyle tytułem wstępu o świętej pamięci Józefie Buławie. Oczywiście chcę też powiedzieć dwa słowa. Niemniej jednak mamy wśród nas pana wiceburmistrza. Bardzo bym prosił o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzień dobry wszystkim, szczególnie rodzinie. Bardzo się cieszę, że mogli Państwo do nas dotrzeć. Tak się zastanawiałem. Dzisiejsza uroczystość, kiedy ja się uczyłem historii, to pewno trochę inaczej by wyglądało, albo by jej w ogóle nie było. Dzisiaj mamy szansę, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy tu do nas przyszli, że możemy o takich rzeczach mówić, możemy uczcić pamięć osób, które wyszły z domu po to, żeby walczyć o wolną Polskę. Wiele z nich już nie wróciło do domu. Często nawet rodzina nie wie, jakie były jej losy. Dzisiaj uczcimy pamięć pana Buławy. Zastanówmy się trochę nad tym, co osiągnęliśmy w tamtych latach i jakie to było wyzwanie dla tego pokolenia, żeby walczyć o wolną, niepodległą Polskę. Myślę, że dla młodych ludzi niech to będzie żywa lekcja historii, że takich ludzi tutaj mieliśmy na Śląsku Cieszyńskim i nie tylko, i że dzisiaj możemy im przynajmniej oddać skromny hołd. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Tak jak wspomniałem, wypada i należy przypomnieć postać Józefa Buławy. To jest zawsze dość trudne zadanie, dlatego że często od naszych bohaterów oczekujemy długich, bardzo znaczących życiorysów. Ale musicie Państwo pamiętać, że oczywiście często tak się dzieje, ale ta akcja jest skierowana ku powstańcom. Powstańcy to osoby, które doszły za głosem serca i za nutką patriotyzmu, którą w tym sercu wybrzmiewała. Więc pozwólcie, że też powiem króciutko o świętej pamięci Józefie Buławie. Szanowni Państwo, Józef Buława urodził się 1 lutego 1896 roku w Karwinie. Był synem Franciszka i Janiny z domu Liczman. Ukończył szkołę powszechną w swojej rodzinnej miejscowości, a następnie kontynuował edukację w Frysztacie. W 1915 roku
został powołany do odbycia służby wojskowej w armii austro-węgierskiej. Na przełomie lat 1918-1919 działał na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski, między innymi brał udział w pierwszym powstaniu Śląskim. Należał do milicji polskiej Śląska Cieszyńskiego, która funkcjonowała w tamtych czasach. Działała ona najaktywniej w 1919 roku podczas wojny polsko-czechosłowackiej, a jej członkowie brali udział w obronie Śląska Cieszyńskiego. Po upadku pierwszego powstania Józef Bława zaangażował się w akcję plebiscytową prowadzoną na terenie Cieszyna i Karwiny. Brał również udział we wszystkich działaniach patriotycznych, jakie miały miejsce w tamtych czasach. Po powrocie Górnego Śląska do Polski wstąpił do Związku Powstańców Śląskich w Cieszynie. Tak jak wielu powstańców śląskich w czasie II wojny światowej został aresztowany we wrześniu 1939 roku, osadzony w więzieniu w Cieszynie, skąd zwolniono go dopiero 19 grudnia. Po wojnie podjął pracę w cieszyńskim szpitalu. Należał także do Związku Weteranów Powstań Śląskich, jak również Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Za swoją działalność został odznaczony m.in. medalem za wojnę. Zmarł 24 maja 1948 roku. Zanim dokonam oznaczenia tabliczką, chciałbym Państwu jeszcze przybliżyć tą tabliczkę. Szanowni Państwo, ta tabliczka jest wzorowana na proporcu, który znajduje się na Górze Świętej Anny w Muzeum Czynu Powstańczego. Co to za proporzec? Szanowni Państwo, oczywiście możliwość uczestniczenia i organizowania uroczystości patriotycznych na terenie Górnego Śląska, który nie wszedł w granice Polski, właściwie nie istniała. Dopiero w 1920 roku taka możliwość się pojawiła po plebiscycie. I wtedy też Polacy zaczęli licznie organizować takie manifestacje patriotyczne, zwłaszcza związane z świętem 1 maja. I na tych manifestacjach patriotycznych pojawiły się polskie emblematy. I właśnie pojawił się taki proporzec z orłem z napisem Tobie Polsko. To bardzo wymowne dwa słowa, które zawierają w mojej opinii wszystko, co przyświecało powstańcom, którzy szli do powstania. I my postanowiliśmy nawiązać do tego proporca, dodając tylko daty powstań, informację, że plakieta oznacza Grób Powstańca Śląskiego i oczywiście nazwę instytucji, która prowadzi akcję. I takie emblematy już w tej chwili znajdują się na około 60 grobach na terenie całego województwa. Szanowni Państwo, nastąpi teraz udekorowanie grobu. Wiem, że rodzina jest też w posiadaniu tabliczki Grób Weterana. Poproszę też przedstawiciela rodziny o zamontowanie tej drugiej tabliczki. Zapraszam. Tak jak wspomniałem, znajdujemy się na terenie cmentarza. Ta przestrzeń jest specyficzna, prawda? Bo znajdujemy się wśród
tych, którzy już odeszli. Dlatego ważnym też elementem naszych uroczystości jest modlitwa. Bardzo proszę księdza proboszcza poprowadzę. Moi kochani, jeszcze takich parę słów dygresji. Mianowicie, kiedy zacząłem studiować w seminarium w Krakowie, po raz pierwszy stanąłem przed kościołem świętego Idziego. I tam był słynny krzyż katyński i te tabliczki ofiar. Jako młody chłopiec, aż wstyd się do tego przyznać, tak wtedy mocno do mnie dotarło, że wielu naszych bohaterów no po prostu nie ma grobów. Ich rodziny, najbliżsi nie mają gdzie się pomodlić, stanąć w zadumie nad tym grobem. Ja się bardzo cieszę, że ta dzisiejsza uroczystość to jest taki naprawdę ważny znak też dla młodego pokolenia, które tu się znajduje i dla nas wszystkich, że odszukaliśmy bohatera, który spoczywa tu pośród różnych grobów, bo przecież każdy z tych grobów zawiera osobę nam kochaną. Jest jej rodzina, są jej bliscy, ale są też tacy, których nie tylko kocha rodzina, ale my powinniśmy kochać za niepodległość, za to, że jesteśmy dzisiaj w Polsce. Chciałem to powiedzieć, bo będziemy za moment modlić się nad tym grobem, ale obejmijmy naszą modlitwą wszystkich bohaterów, tych, których jeszcze nie odnaleziono, gdzie nie ma właśnie ich grobów na cmentarzu, bo są w jakimś zbiorowym grobie, albo też nie wiadomo, gdzie ten grób się znajduje. Za Pana Józefa, za wszystkich bohaterów powstań śląskich, za wszystkich, którzy walczyli o to, żebyśmy byli dzisiaj w niepodległej naszej ojczyźnie. Jesteśmy w mieście, gdzie żyją w przyjaźni katolicy, ewangelicy, różni bracia również z kościołów chrześcijańskich, ale jest jedna modlitwa, która nas wszystkich łączy i możemy ją razem odmówić. To jest Ojcze Nasz. Odmówmy tę modlitwę. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo dziękuję. Oddaliśmy cześć modlitwą, ale to jest też czas na złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, które nie wieńczą jeszcze naszej uroczystości, bo po nim jeszcze będzie czas na zabranie głosu przez rodzinę i jeszcze na dwa słowa komentarza. Zapraszam do składania kwiatów.
bardzo dziękuję. Teraz proszę przedstawiciela rodziny o zabranie głosu. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim za tą uroczystość, za udział w tej uroczystości Państwa. Podziękować przede wszystkim Instytutowi Pamięci Narodowej za to, że postanowił odpowiedzieć na złożony wniosek mamie, która usłyszała ten apel Instytutu Pamięci Narodowej o zgłaszanie bohaterów, tych cichych bohaterów, bo jak sami Państwo wiedzą, jest to naprawdę ogromny szmat czasu od momentu, kiedy tak naprawdę ci ludzie walczyli. Ci ludzie, jak większość, która przeżyła wojnę, nie chcieli nigdy mówić o swoich przeżyciach, więc bardzo się cieszę, że mimo wszystko gdzieś taki pomysł się zrodził, żeby odkopać takich cichych bohaterów. Dziękuję mamie, która postanowiła jako synowa złożyć ten wniosek razem ze swoją wnuczką i doprowadzić do finału tej dzisiejszej uroczystości. Jeżeli chodzi o dziadka, to poza tym, co zostało powiedziane, tak jak już mówiłam, my niestety nie znaliśmy go osobiście. Urodziliśmy się wiele lat później. Żyje jeszcze szczęśliwie jeden syn, wujek Tadek. Oprócz tego dziadek miał jeszcze jednego syna, mojego tatę, który umarł niestety 3 lata temu, i 4 siostry. Ja pozwolę sobie tylko powiedzieć te parę słów na podstawie tego, co ja przeżyłam, czego doświadczyłam razem z moim rodzeństwem, moim kuzynostwem, wujkami, ciociami. To właśnie tego, że w domu zawsze mówiło się o ojczyźnie. Bardzo dużo, bardzo często. My jako młode pokolenie, czasem zbuntowane, nawet nie chcieliśmy za bardzo słuchać, uczestniczyć w tym. Myślę, że wielu mnie rozumie. Jednak jesteśmy z tego niezwykle dumni, że przemycało się te treści. Wręcz czasem ze złością, którą dzisiaj uwielbiam, szczerze mówiąc, bo właśnie dzięki niej to wszystko pamiętam. A jak już ojczyzna, to nigdy bez Boga. Zawsze wiara była na równi, oczywiście najważniejsza, natomiast zawsze było to podkreślane i w domu wszystkich członków naszej rodziny do dzisiaj kultywuje się te tradycje i patriotyczne, i religijne, bardzo głębokie, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni i cieszymy się. I dziękujemy jeszcze raz za piękną uroczystość, której się nie spodziewaliśmy. Bardzo dziękuję za te wzruszające słowa i to, co dla mnie jest osobistą satysfakcją, myślę, i dla wszystkich pracowników Instytutu, że to jest potrzebne, że to pokazuje nowe oblicze tej ziemi, że Państwo też poznajecie swoich krewnych na nowo, albo przywołujecie ich po raz kolejny, ale troszeczkę inaczej. To jest dla nas ważne. Oczywiście oprawa dzisiejszej uroczystości jest piękna, ale no nie moja w tym zasługa, ale wielkie podziękowanie dla Urzędu Miasta w Cieszynie, bo bez pomocy organizacyjnej nie byłoby to dzisiaj tak uroczyście i tak pięknie. I bardzo się cieszę, że Urząd Miasta tak właśnie pięknie odpowiedział. Muszę Państwu powiedzieć, że z perspektywy kilkudziesięciu takich uroczystości większość samorządów reaguje bardzo dobrze, ale niestety są i takie, gdzie nie przyjdzie żaden urzędnik, albo przyjdzie sam burmistrz, wójt, nie zabierze ze sobą nikogo. A sens tych uroczystości jest taki, żeby młodzi ludzie ponieśli to dalej, żeby zobaczyli, że coś się dzieje, że są na tych cmentarzach, które odwiedzają co roku na 1 listopada też takie postacie, o których by nie, nawet do głowy by im nie przyszło, że mogą spoczywać, bo przecież tu na cieszyńskim cmentarzu to nie tak jak w Chorzowie czy w Rybniku, gdzie i tych grobowisk po kilkanaście, po kilkadziesiąt wręcz, prawda? Więc to jest ważne. I chciałbym, żeby młodzi ludzie, którzy tu dzisiaj przyjęli uroczystość, ponieśli też taką informację, że jest taka akcja. Opowiedzieli o niej
swoim rodzicom, swoim dziadkom, zapytali o swoich krewnych. I też zwracam Państwa uwagę na to, że Instytut wspomaga i chce przypominać nie tylko postaci powstańców śląskich, ale też postaci wszystkich osób, które brały udział w walce o niepodległą Polskę. Czy to w powstaniu styczniowym, czy w II wojnie światowej, czy w powstaniach śląskich, czy w powstaniu wielkopolskim. Grób każdej takiej osoby może i powinien zostać otoczony pamięcią i powinien zostać oznaczony jako grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski. To jest bardzo prosta procedura, Szanowni Państwo. Wystarczy wejść na stronę Instytutu Pamięci Narodowej, pobrać stosowny formularz, wypełnić, wysłać można elektronicznie, nie trzeba nigdzie chodzić, nie trzeba nic drukować, nie trzeba włożyć w to żadnego dużego wysiłku. Gorąco zachęcam, żebyście Państwo korzystali z tej możliwości, którą daje nam ustawa o grobach weteranach walk o wolność i niepodległość Polski. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tej krótkiej uroczystości. Bardzo się cieszę jeszcze raz, że wszyscy Państwo zaszczyciliście swoją obecnością. Ja przygotowałem takie drobne podarunki dla szkół, więc będę wdzięczny, jeżeli przedstawiciele szkół później po uroczystości do mnie podejdą tak samo przedstawicieli rodziny. Proszę też Pana Burmistrza i księdza proboszcza. Natomiast zanim się rozejdziemy, bo wiem, że jest bardzo ciepło i stanie w słońcu też wymaga pewnego wysiłku, bardzo bym prosił, żebyśmy się spróbowali ustawić do zdjęcia pamiątkowego, dlatego że to jest takie świadectwo tego, że przy tej uroczystości zgromadziło się tyle osób, dla których ta uroczystość była istotna. I oczywiście wyzwaniem będzie znalezienie miejsca, w którym możemy to zrobić, ale myślę, że tutaj koło Pana z aparatem spróbujemy się w takie półkole może ustawić i zrobić to zdjęcie. Zapraszam Państwa wszystkich do zdjęcia.